listopadzie 2020 roku przyprowadzono do pokoju przy pracy Sandry młodego, przystojnego mężczyznę i wszystko się zaczęło. I nic się nie może skończyć, bo wody wielkie nie zdołają nawet zagasić miłości, która dzisiaj ma być pobłogosławiona. To jest też dar. Ten dar to jest miłość. To jest cud serca, które wśród tysięcy poznanych serc widzi niesamowitą wartość, przystań, opokę tylko w tym jednym sercu. Ja, Karol, biorę ciebie, Sandro, za żonę i ślubuję ci. Ja, Sandra, biorę ciebie, Karolu, za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Never letting go. I